Jeżeli jesteście osobą, która już nie ma naście lat, jest duża szansa, że graliście kiedyś na waszym telefonie komórkowym w gry. I nie były to tak zaawansowane graficznie gry, jak teraz mamy na smartfonach. No, a ja w sumie wtedy mówiliśmy, że to są gry na Jawie, a nie na Javie. O Androidzie jeszcze wtedy chyba nie słyszano. Symbiana nie miał każdy telefon. Szukając sobie starego telefonu, na którym bym wam to pokazał, znalazłem. Jeden smartfon, drugi smartfon, trzeci smartfon, czwarty smartfon i piąty. Najnowszy. Jak widzicie, nie posiadam aktualnie żadnego mojego starego telefonu, na którym mógłbym nawet odpalić jedną gierkę. A nawet gdybym je znalazł, to prawdopodobnie bateria po tylu latach nieużywania już się do niczego nie nadaje. I tutaj na tyle gazetki były zawsze takie numery. Numer telefonu, gdzie tam trzeba wysłać jaki SMS i wtedy przechodziła nam wiadomość zwrotna w formie takiego SMS-a z linkiem, klikało się i pobierało grę. Ale czy tak robiliśmy? Oczywiście, że nie, no bo byliśmy osobami, które nie chcą narażać naszych rodziców na dodatkowe koszta i w ogóle to były niemałe kwoty, więc no po koleżeńsku po prostu, na przerwach w szkole na przykład, dwa telefoniki prawda wysyłały sobie irdom, czyli pod czerwienią, albo gdzieś tam gościu z pierwszej ławki do ostatniej bluetoothem czy blutaczem. I dzisiaj opowiem o kilku tytułach, które ja bardzo dobrze pamiętam. Oczywiście jeżeli wy znacie inne gry, które graliście na starych telefonach, to koniecznie napiszcie w komentarzu, które z tych gier wam się najbardziej podobały i zapamiętaliście najbardziej. Ale jeżeli tylko widzę filmiki z tych gier, a można je znaleźć na YouTubie, co oczywiście zaraz wam pokażę, naprawdę czuję nostalgię. Oczywiście ultra klasyką były gry typu Tetris albo Snake, ale myślę, że tego już nie będziemy poruszać, no bo nie będziemy gadać tutaj o Nokii 3 czy 10. Bardziej będziemy już mówić o grach, które miały, można powiedzieć, już bardziej zaawansowaną grafikę. Ale jak już jesteśmy przy tym Snake'u jednak, to był Snake taki trójwymiarowy, chyba on się nazywał Snake 3, którego to moi znajomi ogrywali po prostu całe godziny. Każdą wolną chwilę, jeżeli mogli się wpatrywać w telefon i mieli baterię, to właśnie w tego Snake'a grali. Takiego właśnie trójwymiarowego Snake'a. Drugą serią gier była popularna oczywiście seria związana z wyścigami. Na urządzeniach mobilnych Asphalt był zawsze znaną grą. Mało tego, jego najnowsze odsłony naprawdę dobrze wyglądają, ale kiedyś była dosyć prosta grafika. Nie była zbyt płynna ta rozgrywka, ze względu oczywiście na ograniczenia techniczne i hardware'owe przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o telefon. Asphalt wyglądał naprawdę świetnie i pamiętam, że bardzo mocno wycierały się wtedy odpowiednie przyciski, czyli te skrajne do skręcania. A jeżeli były gry, w których używaliśmy joysticka, to ten joystick praktycznie padał po kilku tygodniach użytkowania. Kolejną serią są Simsy. Tak, moi drodzy, na urządzeniach mobilnych, na telefonach, na komórkach Simsy były popularne. Natomiast, żeby sobie troszkę pograć w Simsy, trzeba było mieć zawsze dosyć naładowaną baterię. No jak wiecie, w Simsach jest dużo rzeczy do robienia, niektóre rzeczy długo trwają i żeby tak naprawdę się pobawić, to trzeba było mieć tutaj podpięty telefon pod ładowanie. Przecież jak na początku wspomniałem o Snake'u, to dlaczego nie wspomniałem o Bounce'ie? Przecież gra Bounce jest także bardzo popularną grą, to znaczy była popularną grą. Ta wersja, którą teraz widzicie na ekranie, ona jeszcze nie była taka płynna, nie była jeszcze tak super zanimowana, była taka bardzo, bardzo toporna, taka była no drewniana, ale pamiętam, że w tego Bounce'a moi znajomi ścigali się w takich, można powiedzieć, lokalnych, klasowych, jeśli mówimy tutaj o klasie szkolnej, w mistrzostwach i między sobą rywalizowali, po prostu sprawdzali sobie co kilka dni, jaki mają rekord i jaki mają najwyższy wynik. To była gra, którą do dzisiaj bardzo dobrze pamiętam i bardzo dobrze wspominam. Mało kto wie, ale na urządzeniach typu telefon można było grać w Gothica. I to nie byle jakiego, bo Gothica 3. Co prawda ten Gothic tutaj nie za bardzo jest związany, a może w ogóle. On nie jest w ogóle związany z tą podstawową, naszą główną serią gier na PC-cie, ale mimo wszystko miał wersję. Była wersja rosyjska, była angielska i nawet była wersja polska. I ja pamiętam, że miałem właśnie wersję polską nawet, tylko co ciekawe, wtedy w tego Gothica to ja grałem na telefonie, a jeszcze nie zagrałem w Gothica nigdy w życiu wcześniej na PC-cie. Więc ja nie za bardzo czułem nostalgię i dlatego ominąłem ten tytuł jak najszybciej. Były węże, były bounce, były tetrisy, to oczywiście muszą być różnego rodzaju gry z kryształami. To znaczy takie niby zręcznościowo-logiczne, gdzie trzeba łączyć coś w pary i wtedy to znika. Gry typu Jewel, gdzie te kryształy tytułowe oczywiście trzeba łączyć było w pary, były takim narkotykiem tamtych czasów. Bardzo dużo osób się w to zagrywało, dużo czasu także marnowało, bo po prostu wsiąkałeś wtedy na długie minuty, a nawet i godziny, jak ci bateria wytrzymywała.
A gra była na tyle prosta, że mogła grać zarówno młoda osoba, jak i stary dziad. Więc nie było w tym naprawdę nic trudnego. Jak już mówimy o Jewelach, to możemy powiedzieć o Zoomie, czyli o żabie, która pluła albo strzelała też innymi klejnotami. Zoomę niektórzy ogrywali na przeglądarkach internetowych, niektórzy grają do dzisiaj, bo są także wersje Zoomy na PC-cie, chyba na Steamie nawet jest cała seria, ale tutaj ta Zooma była znana oczywiście z telefonów komórkowych i faktycznie Zooma nie tylko była popularna wśród tak zwanych księgowych w biurach, ale także dużo młodzieży. Ja wtedy jako taki młodziak naprawdę w Zoomę się zagrywałem. Bardzo fajna gra. A jeżeli byśmy chcieli zagrać ze znajomymi, to wtedy można było zagrać w co prawda niewiele gier, ale były takie gry z lokalnym koopem, a nawet były gry z koopem przez Bluetootha. I jedną z takich gier była seria Wormsów. Oczywiście znane robaki, które rywalizowały całe drużyny jednych robaków na drugie, były także oczywiście do zagrania lokalnie, czyli jeden drugiemu przekazywał telefon do ręki, ale tak jak powiedziałem, była także wersja łączenia się przez Bluetootha ze swoim znajomym, na przykład siedzącym w pierwszej ławce, a ty w ostatniej po cichutku, gdy na przykład była wolna lekcja, albo tym bardziej przypał, gdy normalna lekcja była prowadzona, a ty byłeś takim hultajem, który nie chciał słuchać i pisać zadań. No to wtedy było grane. Była też taka wersja Warcrafta na telefony mobilne, ale ta wersja była przede wszystkim w języku rosyjskim. Nie wiem dlaczego, nigdy. Ja pamiętam, jak wtedy też miałem to na telefonie, też nie miałem wersji angielskiej. Albo to tylko zrobili Rosjanie i to nie było na licencji i to było jakieś dzikie spiracone, albo faktycznie tylko jak zrobili to na rynek Rosji. Rayman od Gameloftu też musi się tutaj pojawić. To jest seria gier, która na urządzeniach takich jak telefony komórkowe działała po prostu bardzo dobrze. Od tych najwcześniejszych, po te już troszkę lepsze i bardziej zanimowane. Pamiętam, że Raymana wtedy przeszedłem całego i bardzo mi się dobrze grało. Przede wszystkim on też ładnie wyglądał. Bajeczne kolory i też animacje były satysfakcjonujące. Nie były może w 60 fpsach, ale wyglądały naprawdę płynnie. Były też takie gry jak na przykład Milionerzy, ale niestety nie potrafię teraz znaleźć tej wersji Java. Age of Empires 2. Zdecydowanie najlepsza i najlepiej moim zdaniem wykonana gra, która najbardziej wciągała na takie stare urządzenia, na można powiedzieć tak wtedy ograniczone też technologicznie telefony komórkowe. Age of Empires 2 przede wszystkim zawierał to, co miała wersja podstawowa, ta pecetowa, bo miała tak rozbudowaną kampanię, były duże mapy, jak na takie urządzenia, dużo jednostek, można było budować, można było niszczyć, atakować, robić wojska, zbierać te surowce, te same praktycznie, które można było zbierać na PC-cie. No i też udźwiękowienie. Ta gra po prostu i wyglądała, i brzmiała, oraz po prostu się w nią fajnie grało. I jeszcze wiele innych gier, których już teraz sobie nie przypomnę, a nie każdą z tych gier dałoby się teraz odnaleźć w odmętach internetu, chociaż na pewno gdzieś tam istnieje, bo jak to mówią, w internecie nic nie ginie. A jeżeli po zobaczeniu tego materiału odrobina nostalgii się w tobie pojawiła i kojarzysz jakieś takie gierki na telefony komórkowe właśnie z tamtych czasów, to koniecznie napisz kilka słów właśnie w komentarzu. Dodatkowo zostaw jakąś łapkę w górę, już nie mówię o tych subach, dzwoneczkach i tak dalej, ale każdy komentarz albo każda łapka naprawdę mi pomoże, bo w dzisiejszych czasach dla takiego boomera w tym internecie może być ciężko się przebić, jeżeli nie skaczę do basenu albo na przykład nie kręcę tyłkiem. Tyłkiem może nie kręcę, ale fotki wrzucam na Instagrama, też zapraszam i na Facebooka i dodatkowo na Twitcha, gdzie robimy streamy. A teraz streamy będą IRL, dużo wyjazdów, pyrkony, później wakacyjne różnego rodzaju live'y na żywo, więc zapraszam Was, wpadajcie codziennie praktycznie od godziny 10, a jeżeli ktoś nie może, to na drugim kanale Bonkol Live na YouTubie lądują właśnie zapisy z tych streamów. Do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i miłego grania. Cześć!